Dalej ciągniemy temat, który zaczęliśmy. Cykl Czy wiesz, co masz? Cykl, który ma na celu wprowadzenie w praktykę zasobów, które posiadacie. Bo tylko i wyłącznie wprowadzane w praktykę elementy Boże mają jakikolwiek sens. Wszystko inne nie ma sensu. Rozumiecie? Nie ma sensu. I ja z doświadczenia wiem, że to, co chrześcijanie w szeroko pojętym kościele wprowadzają w życie, to jest naprawdę bardzo minimalny procent. Bardzo minimalny procent. Wielokrotnie są to tylko w większości przypadków są to naturalne elementy ich żyć dotychczasowych. Rozumiecie? Wprowadzane w życie na takim poziomie, na którym były wcześniej, minus patologia. Czyli ludzie, którzy nawracają się do Jezusa, porzucają jakąś formę patologii i zostają w tym, w czym byli po prostu. I to się wielokrotnie nazywa, że ktoś jest super tam namaszczony, super wykorzystuje potencjał. To tak do końca nie jest, nie? To nie znaczy, że to jest złe, bo tak jak mówiłem, potencjał to są rzeczy naturalne, które Bóg w nas włożył i mamy z nich korzystać. Chodzi o to, że my mamy daleko więcej, nie trochę, tylko daleko więcej niż to, co my wykorzystujemy. I naszym obowiązkiem, tak uważam, naszym obowiązkiem jest to, abyśmy wykorzystali na maksa to, co mamy. Ja już pomijam temat taki, że będziemy przez Boga rozliczeni, bo to tak brzmi złowieszczo, że Bóg nas rozliczy z tego, co my tam wykorzystaliśmy, a czego nie wykorzystaliśmy. Ale ja bym nie chciał, żebyśmy myśleli w tych kategoriach, że Bóg nas rozliczy, bo jeszcze w tym naszym kraju, gdzie ciągle za coś się rozliczają, gdzie ciągle, kurczę, masz jakiś bat nad sobą, te myślenie, że cię jeszcze Bóg tam rozliczy, bo to też to rozliczenie to będzie inne, niż nam się wydaje. To często się przejaskrawia, przerysowuje po to, żeby zobrazować ludziom to, że rzeczywiście Bogu zależy na tym, abyś wykorzystał ten potencjał, nie? To tak trochę jak ojciec, który widzi, wiecie, potencjał swojego dziecka i też pcha to dziecko. Temu dziecku często się nie podoba do końca, to na początku szczególnie, że on tak pcha te dziecko, tak, nie? Ale ja bym chciał, żebyśmy nie patrzyli pod tym kątem rozliczenia, tylko wiecie, tylko ile my możemy zyskać, a ile stracić. Ja bym chciał, żebyśmy takie robili podliczenia. Żebyśmy myśleli w tym systemie tego bilansu strat i zysków, że kurczę, mam, jak ja tego nie wykorzystam, no to jestem głupi, no. No głupi jestem, no to kurczę, no mieć i nie wykorzystać, no mieć i nie wykorzystać, rozumiecie, o co mi chodzi, no mieć i nie wykorzystać. Dlaczego nie wykorzystać? Dlaczego nie? W ogóle wiecie o tym, że chwałą Bożą, jeśli tak to nazywamy, tak kolokwialnie, bo tego sformułowania na chwała Boża, jakbym się teraz zapytał, co to jest chwała Boża, byśmy zrobili taki quiz. Kto uważa, że to jest chwała Boża? To by było w ogóle, takie byśmy mieli zaraz cyrk, naprawdę. To jest chwała Boża. Bo to się, wiecie, tak przyjmuje, teraz wstępuje chwała Boża. 90% ludzi w ogóle nie wie, o co chodzi. To w ogóle żyją, mówią te rzeczy, wiecie, natomiast to, ale już dobrze, poruszyłbym ta chwała Boża, że jest wtedy, Bóg się cieszy, nazwę to w ten sposób, Bóg się cieszy, kiedy ty wykorzystujesz to, co dostałeś od niego, tak? Okej? Okay? No bo jak ktoś ci coś dał, bo zatem ktoś mi opowiadał, że zrobił prezent swoim rodzicom i rodzic nawet tam specjalnie nie zajrzał w to, co tam dostał na ten prezent. Jest to przykre, okej? Okay? Jest to przykre, że robisz komuś prezent. Nie wiem jak wy, ale jak komuś daję prezent,
tym, żeby chociaż to zobaczył, ucieszył się, powiedział, wow, prezent, wiesz o co chodzi. Ja nie chciałbym, żeby ktoś wziął ode mnie prezent, odstawił na kredens. Żeby to na kredensie stało po prostu do przyszłych świąt. Na przyszłe święta ja tego odwiedzę, w domu dalej stoi na kredensie. Nie otworzył jeszcze, wiesz o co chodzi. To jest trochę takie, rozumiecie? Bóg się naprawdę cieszy, kiedy my wykorzystujemy to, co On nam dał. To, co w nas włożył. To jest ta chwała Boża. Wiecie, to jest chwała Boża. O, tak najprościej powiedziawszy. To jest to, z czym mamy do czynienia. Ten Bóg cieszący się. Bóg cieszący się. W ogóle jakiś taki jeden teolog jest taką wdzięczny, powiedział, Bóg się objawia, jak się cieszy. Jak się cieszy, się objawia. Rozumiecie? On oparł swoją teologię na tym, ja lubię ich czytać, tych teologów różnych, takich różnych wieków, nie? Bo oni mieli czasami bardzo ciekawe, właśnie na przykład swoją teologię oparł na tym przy powieści o synu marnotrawnym, kiedy ojciec wybiega. Ojciec się cieszy, to wybiega. Wcześniej to nie wybiega. Ale Bóg cieszący się, to biegnie. On mówi, Bóg się cieszy, się objawia. Czy nie cieszy, się nie objawia. To jest ciekawe. To jest ciekawa rzecz. Warto o tym pomyśleć. Rozumiecie? To nie są doktryny, ale to powinno poruszyć nasze myślenie. W ogóle wiecie, że jesteśmy istoty myślące. Że to, że się ma Ducha Świętego, to też wielu chrześcijan, że mam Ducha Świętego, to ja nie muszę być myślący. Ja nieraz słyszałem, że ja mówię, co to jest za sytuacja, a on mówi, ja nie wiem, Duch Święty wie. Ja wiem, jak to nie wiesz, co to jest za sytuacja. No Duch Święty wie. Ale co to mi obchodzi? Co to jest za sytuacja? Weź mi powiedz. No pytaj Pana. Rozumiesz? Bzdury, no. Jesteśmy myślący, poruszajmy myślenie nasze. Jest napisane, Bóg dał ci rozum. Bóg dał ci rozum. Bóg dał ci rozum, jest napisane. Rozum ci dał. Użyj. Ja używam tego rozumu. Ja się zastanawiam nad takimi rzeczami, bo to jest ciekawe dla mnie. Ja w ogóle lubię... wczoraj sobie oglądałem Milczenie owiec. Wiecie dlaczego? Dlatego, że tam jest opisany geniusz. To jest film o geniuszu. Ludzie myślą, że to jest film o mordowaniu i wyrywaniu flaków. Gdzie wszystko jest kwestią tego, czego szukasz. Posłuchaj. Czego szukasz, to znajdziesz. Jak w Milczeniu owiec szukasz wyrywania flaku, to będziesz miał wyrywane flaki, nie ma problemu. Będziesz wyrywane flaki, będą ci śniły później. Ale ja szukam geniuszu. Ja tam znalazłem geniusz. Tak. Ja nie rozpatruję rzeczy na poziomie moralnym czy niemoralnym, tylko rozpatruję na poziomie geniuszu. Bo to jest, rozumiecie, bo to jest coś, co Bóg dał człowiekowi. Potencjał. To jak go człowiek wykorzystał, to jest inna sprawa. Mnie nie obchodzi, jak człowiek spieprzył swój potencjał. Mnie nie obchodzi to. To jest dla mnie nieważne. Co jest dla mnie ważne? Dawca. Dawca jest dla mnie ważny. Interesuje mnie mentalność dawcy. Mentalność dawcy. I ten dawca dał ci marzyć, pragnąć, bo będę tego wymieniał, będę to dzisiaj używał tych dwóch sformułowań, na przemian. Marzenie, przyjaciele, to jest chęć uzyskania lub osiągnięcia czegoś. To jest ta taka rzecz. Chcę coś osiągnąć. Chcę coś uzyskać. Myślę o tym. I to jest marzenie. To jest marzenie. Wyobrażasz to sobie, jakie to jest proste? To jest marzenie. Chcę coś uzyskać, chcę coś osiągnąć. Jak sobie siedzisz i mówisz tak, chciałbym to uzyskać, chciałbym to osiągnąć, co to robisz? Marzysz.
marzysz. Pragnienie zaś to jest życzenie sobie czegoś. Więc życzę sobie, abym to uzyskał. Więc one ze sobą są spójne, więc nie będziemy się bawić w podziały, tylko będziemy brać to jako jedną bryłę. Marzenia, pragnienia. I o tym chcę dzisiaj powiedzieć. Mam 9 takich elementów, które chcę, żebyśmy sobie przedstawili. I pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o marzenia, czy też pragnienia, to jest weryfikacja. I w ogóle zanim ruszamy dalej, to weryfikujemy. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 2 werset. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego. Powiedz niesfałszowanego. Dobrze. Duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Czego pragniemy? Rzeczy niezafałszowanej. Jeśli pragniemy, czy też marzymy o rzeczy, w której znajduje się fałsz, to nie jest to od Boga. Nie każde pragnienie jest od Boga, które masz. Nie każde marzenie jest od Boga. To jest nieprawda. Rozumiecie? To jest nieprawda. Jak każdą rzecz w nas, musimy zweryfikować nasze pragnienia. One muszą ulec weryfikacji. One muszą ulec osądowi. Wszystko należy osądzić. Łącznie z naszymi pragnieniami. To nie jest tak, że jestem narodzony z Bożego Ducha i teraz raptem wszystko, czego pragnę, to jest z Bożego Ducha. Nie. Tak samo jak nie wszystko, co mi przychodzi do głowy, jest z Bożego Ducha, mimo że jestem myśli Chrystusowej. To, że jestem myśli Chrystusowej, oznacza, że mam pełne prawo do tego, aby myśleć jak Bóg. Ale to nie oznacza, że w mojej głowie znajdują się tylko myśli, które są prawdziwe. Stąd Pawłowy filtr, czyli weryfikacja toków myślowych pod tytułem myślcie tylko o tym co, dwukropek, tak? Miłe, cnotliwe i tak dalej, poczytaj sobie. To jest weryfikacja myśli. Chrześcijanin wbrew obiegowej opinii nie posiada prawa od Boga myślenia o czym chce. Rozumiecie? Nam się wydaje, że wolność równa się myśleniem, że to jest myślenie o czym się chce, odczuwanie jakie się chce, marzenia jakie się chce, pragnienia jakie się chce, jestem wolny. Nie jesteś anarchistą diabelskim. Anarchistą jesteś. Rozumiesz o co chodzi? Nie człowiekiem Bożym w tym momencie, jeśli tak myślisz. To jest anarchia. Ponieważ ponad naszymi myślami, emocjami, pragnieniami istnieje odwieczne, starsze niż grzech, prawo Boga. Uwidocznione w Jego prawdach. Rozumiecie? Zanim powstał człowiek, było prawo Boga. W wyniku realizacji prawa Boga powstała ziemia, niebo, ludzie i wszelkie stworzenie. Co to znaczy prawo Boga? To znaczy, że to są prawidła Ducha Świętego, które sterują wszystkim. Rozumiecie? Rozumiecie, dlaczego ja tak prę naprawdę? Bo to jest odgórna ustawa. To jest ustawa, ustawa, ustawa. Ja pamiętam, jak siedziałem w więzieniu i się broniłem. Miałem wtedy napad na kantor z bronią w ręku, ja tego nie zrobiłem, w ogóle mnie tam nie było. Ale zastosowano wobec mnie artykuł wtedy 210 paragraf 2 w związku z artykułem 60 paragraf 1 i groziło mi za to jakieś 25 lat. Rozumiecie? To
bo od 5 do 25. I normalnie, bez tego artykułu 60, czyli recydywy, dawano po 15 lat, a to co ja zrobiłem, więc ja mówię, ja mam ćwiartkę. I teraz co ja robię? Zaczynam, ponieważ jestem nienarodzony z Bożego Ducha jeszcze wtedy. Co zaczynam robić? Zbieram kodeksy i ustawy. Bo sąd sądem, ale nad sądem są ustawy. I ja teraz mówię, ja muszę zrobić takie rzeczy, żeby ten sąd zapiąć. Ja wiem, że jestem niewinny, ale to, że ja jestem niewinny, to nikogo nie obchodzi. Trzeba mieć dowody bycia niewinnym. A rozumiecie, jaki jest numer? To jest niemalże, że niewinny jesteś. Musisz udowodnić w tym kraju, co ciekawe, to jest niekonstytucyjne, ale w tym kraju trzeba udowodnić, że jest się niewinnym. Konstytucja twierdzi, że w tym kraju, dopóki nie udowodnią ci winy, jesteś niewinny. Rozumiecie? Ale prawo ma wywalone, rozumiecie, na konstytucję. A więc trzeba było udowodnić, że jest się niewinnym. Ja zacząłem udowadniać, że jestem niewinny. Na jakiej podstawie? Na podstawie ustaw. Ustaw. Chrześcijanie wielokrotnie próbują prowadzić swoje życie na podstawie tego, co czują, albo swoich na przykład przeżyć, swojego doświadczenia, a nie na podstawie ustaw. Gdyby chrześcijanin prowadził swoje życie na podstawie ustaw, czyli prawideł Bożych, to jedyny kontakt z diabłem to by miał taki, żeby diabeł robił peeling własnym ryjem. Rozumiecie? Taki by miał kontakt. Stopa twarz. Nie. Chrześcijanie opierają się na tym, co czują i na tym, jakie mają doświadczenie życiowe. Rozumiecie? Chociaż jedna z ustaw pańskich o doświadczeniu życiowym mówi tak. Zapominając o tym, co za to. A chrześcijanie dalej prze, ale ja mam takie doświadczenia, mnie pięknie. Ale jesteś człowiek prawdy. Rozumiesz, o co chodzi? Bo ja mam wywalone te moje doświadczenia. Mnie obowiązują nadrzędne prawidła pańskie. Ciebie też zresztą. I twoje pragnienia i marzenia muszą być zweryfikowane. Przez co? Przez prawdę trzeba je postawić w zwierciadle prawdy. Trzeba je postawić w zwierciadle miłości. Trzeba zobaczyć, czy one posiadają w sobie zabarwienia egocentryczne. Trzeba zobaczyć to. Trzeba to zobaczyć. I nie bać się odrzucić wszystkiego, co nie spełnia uwarunkowań prawdy i miłości. Jako nowo narodzenie niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego. Niesfałszowanego. Czyli jest coś sfałszowanego. Czy można pragnąć rzeczy sfałszowanych. Czyli mogą być pragnienia sfałszowane. Rozumiecie? I to jest najpierw. Zanim ja ruszam dalej, to ja weryfikuję to, czego pragnę. Ja sobie zadaję proste pytanie, dlaczego ja tego chcę? A co mnie pociąga w tą stronę? Ludzie czegoś chcą, ale nie zastanawiam się, dlaczego ja tego chcę? A dlaczego ja tego chcę? A ja muszę mieć czarno na białym w swojej głowie, czemu ja tego chcę. Czarno na białym. Czarno na białym. Ja muszę mieć rozpisane to. Wiecie, o czym ja mówię? Rozpisane. Rozpisane. Ja w ogóle muszę mieć moje życie rozpisane. Nie wiem jak wy. Może wy przeżywacie życie w taki sposób, że pamiętacie. Ja mam rozpisane życie. Moje życie jest rozpisane. Ja się poruszam w zasadach i regułach. To jest bardzo bezpieczne życie. Ktoś mówi, że trzeba znać, ale to trzeba. Się zapoznaj. Zapoznaj się. Co najpierw? Ja mówię Pismo Święte wykute na blachę. Całe? Ja mówię, nie całe, tylko wszystkie przekłady. Wow. Wszystkie przekłady. Dowiedz się. W ogóle dowiedz się prawdy. Dowiedz się. Dopiero jak będziesz miał wykute, rozumiesz, o co chodzi, to będziesz miał lotnisko, na którym będzie Duch Święty lądował. Rozumiesz? Po prostu. Po to jest te Pismo Święte.
żeby wykuć z niego lotnisko dla Ducha Świętego. Pas startowy, żeby wykuć. Lądowisko. Ono po to jest. Niezafałszowanego duchowego mleka. Marzenia twoje i pragnienia to jest twoja karma. Nie karma po hindusku, tylko jedzenie. Żeby było dobrze, żeby dobrze zrozumieć. To jest twój pokarm. Pokarm. To jest coś, czym będziesz się żywił, bo z tego będziesz żył. Rozumiesz? Bóg tak to zmontował, że człowiek Boży pragnie. Następnie obwarowuje wiarą swoje pragnienia i wprowadza je w życie. I tak się żyje. Oto życie chrześcijanina. Ale to musi być niesfałszowane pragnienie. Niesfałszowane. Ono nie może mieć w sobie grama fałszu. Ono nie może być nieracjonalne. Ludzie mają odrealnione rzeczy. Odrealnione. Mówią, o, bo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Znikać chcę, bo ktoś tam zniknął kiedyś. Znika, będę znikał. Ktoś zniknął, proszę ciebie. Ja wiem, że ktoś zniknął i co z tego, że ktoś znikał. Ja też znikam. Będę się przenosił z miejsca na miejsce. Bo ktoś się przeniósł. Ja mówię, człowieku, w ogóle to są cuda, no. To się zalicza do kategorii cudów, może ty zauważyłeś, rozumiesz, to się zdarza czasem. Czasem się zdarza, ktoś przeniesie się, ktoś zniknie. Rozumiem, że to chodzi, coś się tam wydarzy takiego, ale to nie mieści się w kategoriach planowania życia. No nie można przy ciebie mieć takiego planowania, będę znikał. No jak Sara była mniejsza, przychodziła do mnie, jakie chciałbyś mieć moce? Ja mówię, a ty? Ja bym chciała latać i znikać. Ja mogę, jakie sobie mogę wybrać? Wybierz sobie trzy. Ja sobie wybierałem trzy moce jakieś, rozumiecie o co chodzi? I podjęli już i to była nasza rozmowa. Ja wybrałem sobie moce, ona też wybrała, mieliśmy taką relację. I co z tego było? Nic. W nikim z nas nie zaistniała ta moc. Rozumiecie? Ktoś powie, wiary nie miałeś. Nie. Po prostu mam głowę na karku. Rozumiesz, a nie tobołek też ma nami. Po prostu mam głowę na karku. Tak się nie żyje. Tak się nie żyje. Twoje marzenia i pragnienia mogą być nieracjonalne. To jest, to ludzie mają nieracjonalne rzeczy w głowie. Rozumiesz? One nie mają racji bytu. One są fantazją. Wiecie, to jest fantazja, to jest patologia wyobraźni. To jest patologia marzeń, patologia pragnień. To jest fantazja. Fantazja. To jest fantazja. Wyobrażanie sobie rzeczy, które są nieracjonalne, do niczego nie służą. Jedynie, ewentualnie podkręcają, rozumiecie, flashbacki ego w duszy. Taki bym chciał być, taki bym chciał. A dlaczego ty chciałbyś być taki? A czemu ty nie chcesz być sobą na przykład? Czemu sobą byś nie chciał być? Ale sobą. Czemu takiego idola nie chcesz mieć ty? Na przykład. Rozumiesz? Tu kiedyś, ja sobie powiesiłem tutaj, powiesiłem, że tam zdjęcie swoje, jedno czy drugie tam w tym, na górze, w tym pokoju. Ktoś mi zapytał, czemu masz tutaj swoje zdjęcie? Ja mówię, to jest mój idol, mówię. Tak? Ja mówię, no wierzę w niego. Patrzy się na mnie. Jak to w niego wierzysz? Ja mówię, no. To mój idol. W kogo mam wierzyć? A ja myślałem, że zamyślałem, że w Boga, tak? Ja ty w Krybusie, ty. Ty w Krybusie. Naprawdę. Naprawdę z Krybusie. Marzenia i pragnienia nie mogą być egocentryczne. Rozumiesz? Wynikające z różnych sfer egocentryzmu. Egocentryzm to nie jest tylko to, że chce się nachapać. Ale egocentryzm to jest wiele innych elementów. Na przykład w egocentryzmie ogromną rolę odgrywa lęk. Lęk. Ludzie pragną różnych rzeczy, żeby się nie bać. A mamy się nie bać, będąc gołymi i wesołymi, z Chrystusem w duchu. Tak się nie bać. Panie marzę o chałubicy nuklearnej.
No przynajmniej bazooka, no ostatecznie jakiś mały pistolet. Ja się muszę ochronić. To teraz ja o tym marzę. A ty się boisz? Kiedy się boisz? Dlaczego ty się boisz? Ja wyszedłem na wolność, jako nawrócony człowiek. Pierwsza rzecz, co zrobiłem, to mówię tak. I całkiem poważnie to było. Mówię tak, mam metalowe futryny, mówię, wstawię tu kratę. Kratę wstawię w drzwiach, mocne drzwi i kratę. Rozumiesz? Bo jeszcze nie mam rozwiązanej sprawy z grupami przestępczymi. Mówię, kurczę, ja w ogóle poważnie o tym myślałem, nawet nie żyłem drzwi. Ja nie żyłem w ogóle, mówię, jak to zrobić, mówię, żeby to było jakoś estetyczne, jakoś w ogóle chodziłem, myślę, kiedyś tak się modlę i w ogóle, a i słuchaj, co ja robię, posłuchaj, bo ja mam takie marzenie, żeby się zabezpieczyć. Ja się modlę kiedyś i słyszę głos Ducha Świętego, jak wstawisz te drzwi i tą kratę, to ja cię przestaję chronić. Ja mówię, no nie, to. To przecież drzwi, kratę, bo... Nie no, wstaw drzwi, kratę i niech cię chronią. Albo nie wstawiaj drzwi, nie wstawiaj kraty i ja cię będę chronił. Ja pamiętam, wtedy Facebook się zaczął. To zaczął się Facebook i ja w ogóle wszedłem na Facebook i zakładałem swój pierwszy profil na Facebooku. I to był ten okres czasu, kiedy w ogóle marzyłem o kracie, o drzwiach, o takich rzeczach. Rozumiecie, o co chodzi? I kiedy wypełniałem te rubryki, pisałem tam Artur Ceroński i tam chciałem zostać, a tu się mówi, ale pisz, gdzie mieszkasz? Ale pisz adres. Ja mówię, na sierce. Jak ja miałem opresję przy tym Facebooku. Ulica Warszawska, 47. Pisz, mówi tutaj. Mieszkania, wszystko pisz, niech wszyscy wiedzą. Zdjęcie wyraźne. Wyraźnie, ja mówię, Chryste jedyny. Wyraźne zdjęcie, ja wiem, wyraźne zdjęcie, człowieku, tutaj cię ścigają, tutaj człowieku, przestępca, tyle lat, cholera wie, co zrobiłem i gdzie mnie widzieli, no. Ostatnia rzecz, zdjęcie na Facebooku z danymi twoimi, no. Od razu mnie wszystkie napady przeszły przed twym, tu, czy, wiesz, to chodzi, wszystko mi przeleciało, mówię, nie, no, ja będę cię chronił. Ja będę za ciebie walczył. Ja jestem Jahwe Izrael. Weryfikacja pragnień. Zero egocentryzmu. I co? Zero zaburzonych poglądów. Wiecie, że człowiek zaburzony ma zaburzone pragnienia. Kurczę, ludzie. Człowiek zaburzony ma zaburzone pragnienia i marzenia. Zaburzone. Bo jest wszystko zaburzone, że to jest zaburzone, jest burza w środku. Burza. Wyładowania elektryczne w jakiejś dziedzinie. Tam nic nie jest normalne, tam wszystko miga. Światło tam miga, tak jak światło miga, wiesz, o co chodzi? Jak siada światło, tak miga w tej dziedzinie życia, tylko i tam powstają marzenia, pragnienia różne. Trzeba wyeliminować te rzeczy. Wyeliminować. Kiedyś człowiek do mnie mówi tak, marzę o żonie, a mnie coś podkusiło, mówię, a po co ci ta żona? A on mówi, jak to po co żona? Nie, no mówię, no po co ci żona? No po co ci jest żona? A on tak myśli, no wiesz, żona, no. Ja mówię, jest dobrze, mówię, to będzie ciekawa rozmowa, mówię, w ogóle, bo ja to się ucieszę, w ogóle, wiesz, bo to lubię te ludzkie dusze, będzie dobra rozmowa, mówię. Mówię, no to, no po co ci ta żona? No wiesz, no żona to jest jednak, no człowiek ma różne takie, wiesz, no i pragnienia i różne rzeczy, aha, mówię, to do tego ci żona. I do czego ci jeszcze żona? I on mnie naprawdę wymienił wszystkie takie sprawy, proszę ciebie, typu sprzątanie, gotowanie, seks. I mu po to żona. Żona po to jest. Jakbyście panowie, co nie macie żony, wiedzieli po co żona, to ja się dowiedziałem, po co jest żona. Ja się później dowiedziałem, ja drugi raz takie dość, wiecie, kiedy usłyszałem, jak oglądałem program, proszę ciebie... Rolnik szuka żony. Nie tam, rolnik szuka żony, to jest ekskluzyw.
Jest nie chłopaki z baraków, tylko to. Do wzięcia. Jak? Do wzięcia. Chłopaki do wzięcia. Chłopaki do wzięcia. I tam był taki gość. On miał człowieku ze cztery trypy z przodu. I on mówi tak. Mówi, no żona, to mówi żona, to ona tu bierze. To... Ja mówię, identyczny, mówię, ten sam duch, tak sobie pomyślałem, to z tym, co z nim gadałem. Ona mu bierze, ona mu gotuje, ona mu, mówię, i pocałuje, bo tamten jeszcze był taki, wiecie, taki chłopak. Ja mówię, koniec. To jest zaburzone. No nie daj Boże, burzone. Żadnej kobiecie nie życzę, żeby ona spotkała takiego faceta na swojej drodze i się zgodziła zostać jego żoną. Przecież to jest, rozumiecie, o co chodzi. Ale on spełni swoje marzenie. Pan mi dał marzenie, żeby mieć żonę. Posłuchaj. W większości facetów pan dał marzenie, żeby mieć żonę. W ogóle no nie. Tylko, że mówię, ty jesteś zaburzony na tym terenie. Masz zaburzony teren. I masz zaburzone marzenie. I trzeba zweryfikować to marzenie. Ty w tym stanie nie możesz zrealizować tego marzenia. Rozumiesz? Bo ty unieszczęśliwisz kogoś i unieszczęśliwisz siebie w konsekwencji. Bo ty nawet nie wiesz, co to z tego wyjdzie. Bo tam nie ma nie będzie grama miłości. Grama miłości nie będzie. Rozumiesz? Więc początek tematu marzeń to jest weryfikacja. Marzenia, pragnienia muszą przejść test prawdy i miłości. Przeprowadzamy je przez to. Przychodzimy do Boga i mówimy, Duchu Święty, pomóż nam w tym. Dopiero gdy go przejdą, mogą być uznane za realne. Więc nie boimy się poddawać naszych pragnień, naszych marzeń weryfikacjom. Nawet żeby nic z tego miało nie zostać. Lepiej, żeby nic nie zostało, niż masz zrealizować fałszywe pragnienie, czy fałszywe marzenie. Rozumiesz? Nie wolno. Dobrze. Lecimy dalej. Druga rzecz. Steve Jobs, współzałożyciel Apple'a, powiedział, cały świat usuwa się z drogi człowiekowi, który wie, dokąd zmierza. Cały świat usuwa się z drogi człowiekowi, który wie, dokąd zmierza. Ewangelia Jana 8,14. Wiem, dokąd idę. Mówi Jezus. Wiem, dokąd idę. A Ewangelia Jana 19,28. Rzekł Jezus, aby się wypełniło Pismo, ponieważ pragnę. On wisiał na krzyżu i powiedział, pragnę. A ewangelista opowiedział to w ten sposób. Powiedział to, aby się wypełniło Pismo. Co to znaczy? To znaczy, że człowiek, który pragnie, to będzie miał torowaną drogę w życiu. Twoje pragnienie utoruje ci drogę w życiu. Twoje pragnienie ci utoruje. Ono pójdzie pierwsze. Ono ci utoruje drogę. Musisz wierzyć, że pragnienie nadaje ci kierunek. Szukacie kierunku od Ducha Świętego? Pragnienie! Pierwszy głos Boga. Często ludzie przychodzą i mówią, pomóż mi odnaleźć moje powołanie. Mówię, czego pragniesz? Czego ty pragniesz? Jezus, nie wiem, czego pragnę. Ja mówię, porozmawiajmy. Mówię, musisz czegoś chcieć w życiu. Czego ty chcesz? Często ludzie myślą, że muszą chcieć na przykład wielkiej służby. A ja mówię do ludzi, tu nie chodzi o to, czego masz chcieć, tylko ty powiedz, czego chcesz. Nie ma żadnego planu odgórnego. Nie patrz na nikogo z boku, czego ty chcesz. I ktoś wreszcie mówi, no ja bym tak chciał mieć żonę, dzieci. Dobrze, halleluja, halleluja. A co ja mam robić w Królestwie Bożym? A więc nie pytaj mnie, czego pragniesz. Chcę mieć żonę i dzieci. Ja mówię, i to wszystko. Wow, to tylko tyle? Ja mówię tak, takie masz, mówię, posłuchaj, jeżeli zrealizujesz swoje pragnienie,
będziesz miał żonę i dzieci. Rozumiesz? To będziesz najszczęśliwszym człowiekiem, jakiego znasz. Jak ty będziesz działał dalej, ja nie wiem. Wiem jedno. Ty nic, niczego innego bardziej nie pragniesz. A więc nic dalej nie mówi do ciebie Bóg. Bóg nie mówi do ciebie ponad twoimi pragnieniami. Bo to jest iluzja. Ludzie czegoś nie chcą, a zaczynają robić, bo mówią, tak powiedział mi Bóg. Nieprawda, że ci tak powiedział Bóg. Ktoś ci tam powiedział. Czasem twój mózg. Czasem ci Lucy podpowiedział. Różnie. Lucy. Twoje pragnienie utoruje ci drogę w życiu. I ty musisz wierzyć, podkreślam, wierzyć, w ogóle rozumiesz? Wierzyć, że pragnienie nada ci kierunek. Pragnienie nada ci kierunek. Ja nie robię dzisiaj nic, czego nie pragnę. Nic. Nic. Ja w ogóle postanowiłem nic nie zrobić, czego nie pragnę. Nic. Trzecia rzecz. Jest taki człowiek, nazywa się Tony Gaskins. To jest międzynarodowy mówca motywacyjny i człowiek odrodzony z Bożego Ducha, nasz brat w Chrystusie. Jeden obecnie z najbardziej szanowanych mówców motywacyjnych w Stanach Zjednoczonych. I on powiedział taką rzecz. Jeśli nie zbudujesz swojego marzenia, to ktoś inny cię zatrudni, abyś pomógł mi zbudować jego marzenie. Jeśli ty nie zbudujesz swojego marzenia, to znajdzie się ktoś w twoim życiu, kto wykorzysta twój potencjał do tego, aby zbudować swoje marzenie. Oto zasady. To są zasady. Tak. Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśniam. Drugi list Piotra, 2:19. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeśli ulegniesz swoim pragnieniom, staniesz się niewolnikiem swoich pragnień i zrealizujesz się od A do Z. Jeżeli nie ulegniesz swoim pragnieniom, to ulegniesz komuś, kto wykorzysta wcześniej czy później twoje pragnienia na własną korzyść. Nie ma innej opcji. Realizacja twoich pragnień jest gwarantem twojego sukcesu. Jeśli ich nie zrealizujesz, to energia za nimi stojąca, bo za nimi jest energia, potężna energia, ona nie zniknie, ale dostanie się w czyjeś ręce i ktoś ją wykorzysta do swoich celów. Bo w rzeczywistości duchowej rzeczy nie znikają, one się nie utylizują. Jeśli ty czegoś pragniesz, o czymś marzysz, to za tym stoi energia. Energia. I ona nie zniknie, jak ty nie zrealizujesz tego marzenia. Ale ktoś dobierze się do twojego życia. Powiem więcej, sam się oddasz w czyjeś ręce. I powiesz, niewerbalnie często, wykorzystaj mój potencjał dla swoich celów.
I wtedy on będzie go wykorzystywał. A rozumiesz, o co chodzi? Takie są prawa, przyjaciele. Albo pracujesz dla siebie, albo pracujesz dla kogoś. Jak nie pracujesz, to giniesz. To bardzo proste. Albo realizujesz swoje pragnienia i marzenia, albo ktoś zrealizuje twoje życie dla własnych potrzeb. I ja nie mówię, że ty zupełnie będziesz człowiekiem dna. Nie. Ale będziesz człowiekiem do połowy. Albo człowiekiem 1/3. Albo człowiekiem 1/4, zależy. Zależy, jaki będzie sprytny ten, który przejmie twoją energię. Zależy, jak będzie sprytny. I zależy, ile ci wystarczy do egzystencji. Czyli granicą twojej egzystencji jest granica twojego buntu. Ludzie się buntują na różnych poziomach. Jedni po jednym bacie, na plecy, inni po trzech. Innych można lać całe życie. A oni będą chodzić w kieracie. Rozumiem, będą chodzić w kieracie. Tacy są. Czwarta rzecz. Kolejny człowiek, którego my chcę wam przedstawić, nazywa się Joe R. Griffin. Jest doktorem prawa, analitykiem biznesu, analitykiem politycznym. Jest publicystą zajmującym się określaniem stanu gospodarki i polityki Stanów Zjednoczonych. Człowiek ten powiedział taką rzecz. Cel to nic innego jak marzenie z terminem realizacji. Cel to nic innego jak marzenie z terminem realizacji. Księga Hioba 22:28. Cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło. Cokolwiek postanowisz, uda ci się. Słowo postanowisz, tutaj hebrajskie słowo postanowisz, to jest słowo określające dwa czynniki. Pomyślisz o czymś i ową myśl wprowadzisz w ruch. Oto hebrajskie słowo postanowić. I w najstarszej księdze Biblii to jest zapisane, w księdze Hioba. Cokolwiek postanowisz, marzenie staje się celem, kiedy zdecydujesz się na jego realizowanie. Szukasz celu w życiu? Cel to twoje marzenie, o którym zdecydujesz, żeby go zrealizować. To cel. W innym wypadku pozostają owe marzenia zwykłą, kolorową mrzonką. I są fajne. Fajnie je się wymienia na chrześcijańskich spotkaniach, przy herbacie, przy kawie. Pan mi powiedział, że będę wielkim prorokiem. Słuchajcie, jak Boga kocham. Ja jeszcze nigdy nie spotkałem człowieka, który powiedział taki tekst i rzeczywiście był tym, kim powiedział, że będzie. Przez 20 lat. Jak ktoś do mnie mówi takie coś, Pan powiedział, że będę wielkim prorokiem, w 99% przypadków ten człowiek żadnym prorokiem nigdy nie będzie. Skoro on uważa za stosowne, aby przyjść i się teraz tym ze mną podzielić, to świadczy to jedynie o tym, że człowiek ten ma niskie poczucie własnej wartości i bardzo potrzebuje mojej akceptacji,
do tego, żeby się dobrze czuć w danej chwili. Wykorzystuje moją pozycję, mój autorytet i się ślizga na mnie. Przez to, że mu przytaknę, czuje się lepiej i jego flashback egocentryzmu w duszy jest zaspokojony na chwilę. Stałem się panadolem duchowym do jego życia. Pomogłem mu przez chwilę poczuć się dobrze. Taka jest prawda. Bo jak ktoś usłyszy od Ducha Świętego takie coś, będziesz wielkim prorokiem. To ten człowiek od tego momentu podwinie duchowe rękawy do góry i zacznie zapieprzać. I każdego dnia będzie wstawał rano. Wstawał przed lustrem i mówił tak. Jestem prorokiem Bożym i będę jeszcze większym prorokiem Bożym. Święty Duchu, prowadź mnie dzisiaj w tą stronę. Prowadź mnie. Idę już. Już. Działam. Biorę autorytet. Ujawniam się. Wpływam. Poddaję się weryfikacji ludzi. Wjeżdżam w to. Wjeżdżam, ale w życiu nie przyjdzie i się komuś tym nie pochwali. Rozumiecie? Nie pochwali się. Bo go nie obchodzi zapłata za pochwalenie. Jak ktoś się czymś chwali, to oczekuje zapłaty, czyli aprobaty. Rozumiesz, o co chodzi? A człowiek, który rzeczywiście coś bierze, to on chce, tak, sam dla siebie osiągnąć największy sukces w tej dziedzinie. Sam dla siebie. Jak człowieka, który miał objawienie, że będzie wielkim prorokiem, zapytasz po tym objawieniu, co u niego, to ci odpowie: dziękuję, wszystko w porządku. Jadłem dzisiaj dobre śniadanie. Rozumiesz? Jedziemy z żoną na wczasy niedługo. Jak człowiek mądry dowiaduje się, że gdzieś jest schowany skarb, to idzie po cichu i kupuje cały grunt. A nie trąbi na prawo i lewo, że tam są schowane skarby. Piąta rzecz. Abraham Lincoln, prezydent Stanów Zjednoczonych, również nasz brat w Chrystusie. Pamiętaj, że twoja własna determinacja, aby osiągnąć sukces, liczy się bardziej niż cokolwiek innego na świecie. Determinacja, przyjaciele, to jest zdecydowanie w dążeniu do celu mimo trudności. Zawsze, kiedy wchodzi w grę definicja determinacji, to jest tam podkreślone pokonywanie trudności. A więc parcie do zrealizowania celu bez względu na trudności. List Jakuba 1,4. Wytrwałość zaś prowadzi do dzieła doskonałego. Co prowadzi do dzieła doskonałego? Wytrwałość, czyli determinacja. Prowadzi do dzieła doskonałego. Wszystkie przeszkody w osiągnięciu przez ciebie założonego celu znikną pod siłą nacisku twojej determinacji. Jak ty powiesz sam do siebie, nigdy się nie cofnę. Dopóki nie zrealizuję mojego marzenia, to tam jest największa kropka na końcu we wszechświecie. Rozumiesz, o co chodzi? Największa kropka. Jak ty przychodzisz do kogoś i mówisz tak, pomóc się ze mną, żebym się nie cofnął. To ty się wywalisz. Ty się wywalisz. Dlaczego ty się wywalisz? Dlatego, że to Bóg w ciebie włożył to marzenie, a to oznacza, że posiadasz personalną siłę do zrealizowania tego marzenia. Nie ma takiego człowieka, w którego Bóg włożył jakieś marzenie, żeby ten człowiek nie był w stanie tego podźwignąć. Takiego czegoś nie ma.
i żeby potrzebował wspólnika. Rozumiesz, o co chodzi? To nie znaczy, że nie korzystamy z pomocy wierzących ludzi, ale kiedy korzystamy? Kiedy już realizujemy jakiś cel. Wtedy przychodzimy i mówimy tak, módl się ze mną, chodź tam ze mną, ale co ty robisz? Ty już jesteś w ruchu. Ty już jesteś w ruchu, ty już idziesz. Ty nie mówisz na początku swojej drogi, bracie, siostro, pomóż mi się uruchomić. To determinacja cię uruchamia. Determinacja cię uruchamia. Jak ktoś tylko gada o tym, że coś zrobi, to ten ktoś tego nie zrobi. Chyba, że on ogłasza w wierze. Rozumiecie, o co chodzi? I proklamuje to. No to tak. Ale zazwyczaj to nie jest proklamacja, tylko są czczekatki osób z zaniżonym poczuciem własnej wartości, które koniecznie chcą błysnąć w czyichś oczach. Też do mnie Duch powiedział coś, też. Też mam marzenie. Rozumiesz? Też mam pragnienia. W porządku. W porządku. Chodzi o to, że człowiek, który jest zdeterminowany, to jest człowiek ruchu, idzie w tą stronę, idzie. Wołami go nie zatrzymają, nic go nie zatrzyma. Rozumiecie, o czym mówię? Dlaczego? Bo sam sobie dał słowo. Sam sobie dał słowo. Ludzie, jak ja sam sobie dam słowo, to ja bym musiał popełnić samobójstwo teraz, żeby nie zrealizować tego tematu. Bo ja sobie dałem słowo. Ja sam się na to zdecydowałem. Ja podjąłem te kroki. Ja będę wył, ale będę szedł do przodu. Będę wył, ale będę szedł do przodu. Dlaczego? Bo sobie dałem słowo. Sobie dałem słowo. A wiecie, czemu daje się słowo sobie? Dlatego, że sobie ufa się w 100%. Na sobie można polegać w 100%. I ma się 100% autorytet do własnego życia. 100% autorytetu. Rozumiesz? Sobie daję. Zrobię to. Zrobię to. Zrealizuję to marzenie. Szósta rzecz. Kolejny człowiek. Zig Ziglar. Pisarz, biznesmen, milioner, międzynarodowy mówca motywacyjny, nasz brat w Chrystusie. Najważniejszą opinią jest ta, którą masz na własny temat. A najważniejsze z tego, co mówisz, to jest to, co mówisz sam o sobie. Ewangelia Jana 8:14. Jezus rzekł, chociaż ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, dokąd idę. Gdy jesteś wypełniony prawdą, to twoja opinia na twój temat jest wiodąca. Wiodąca. Potężnym wrogiem pragnienia jest niskie poczucie własnej wartości. Stąd, jak ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, to podważa własną opinię na swój temat. Jak ktoś podważa własną opinię na swój temat, to blokuje rozruch marzenia, pragnienia, jakkolwiek chcesz to zrobić. Jest własnym wrogiem. Tak, jesteś własnym wrogiem. Sam się zżerasz. Jesteś wrogiem samego siebie. Żebyś mógł zrealizować swoje pragnienie, to musisz być człowiekiem, który ma dobre zdanie na swój temat. Nie w 99%, tylko w 100. Dobre zdanie. Zero potępienia, zero poniżenia. Rozumiesz, o co chodzi? Zero prób opierania się na czyjejś opinii. Zero.
Ja kocham komplementy. Lubię, jak ktoś jest miły dla mnie. Ale to nie są dla mnie budulce. Mnie nie buduje czyjaś opinia. Czemu mnie nie buduje czyjaś opinia? Bo ja mam na swój temat, tak? Tak wysoką w ogóle opinię, tak wielką opinię, tak dobrą opinię, że nikt nie jest w stanie tego przeskoczyć. Nikt na świecie nie powie mi tyle komplementów, co ja sobie mówię sam. Nikt. Nikt mi tego nie jest w stanie zrobić, bo musiałby siedzieć przy mnie, zamiast mi trąbić w ucho. Rozumiecie? Bo przez moją głowę przelatują przez cały czas informacje. Jesteś wspaniały, świetny, cudowny, mądry, niesamowity, wierny, no nie wiem, w ogóle wow, wow, wow. To jest moja opinia na mój temat. Moja opinia na mój temat. Teraz ktoś jak przyjdzie powie, Artur, jesteś super, jesteś wow, ja powiem, dziękuję ci. Naprawdę ci dziękuję, bardzo ci dziękuję. To jest fajne, że mi to zrobiłeś, bo ja kocham człowieka, rozumiesz, że dobrze, że mi to zrobiłeś. Ale to tak, jakbyś miał fabrykę czekolady, a ktoś ci kupi bombonierkę. Wow, no dobrze. No, lubię czekoladę, to też zjem. Co mam nie zjeść? Ja w ogóle lubię każdą czekoladę. Wiesz, ale w ogóle masz fabrykę czekolady. Fabrykę czekolady. Ale jak nie masz fabryki czekolady, jak jesteś głodny czekolady i ktoś ci przyniesie bombonierkę i ci ją da, to będzie twój Bóg. To uznasz go za Boga. A jak ci przyniesie jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, rozumiesz? To kroku nie zrobisz bez jego zdania. Kroku nie zrobisz bez jego zdania. Kroku nie zrobisz bez jego opinii. Bo on cię karmi. Bo jesteś głodny. No oczywiście. W ten sposób ludzie manipulują ludźmi na całym świecie. Non-stop ktoś kimś manipuluje. No zauważcie, jak ludzie się manipulują na świecie. Non-stop się manipulują. Rozumiesz? Non-stop się manipulują. Mój znajomy, nasz brat w Chrystusie, który jest psychiatrą też, powiedział mi ciekawą rzecz. Mówi, wiesz co? Większość ludzi psychicznie chorych, których spotkają w szpitalach zamkniętych, w szpitalach psychiatrycznych, bez żadnego problemu mogłoby wyjść ze swoich chorób. Oni tego po prostu nie chcą. Ja w ogóle byłem zaszokowany na początku, jak to usłyszałem. Ja mówię, nie, no co ty wiatr? Mówię, Artur, naprawdę, no i tyle lat robi w tym fachu. Ja mówię, dlaczego nie chcą? No kurczę, jest kilka powodów, no. Pierwszy powód to jest taki, że musieliby się sami sobą zająć. On w ogóle do mnie powiedział takie coś, mówię, choroba psychiczna to jest drobiazg w porównaniu do zaburzeń emocjonalnych, które oni mają. A to są dwie różne sprawy. Oni nie wychodzą ze swoich chorób, bo musieliby się sami sobą zająć. Oni nie słyszą. Dwa. Musieliby się pozbyć czegoś, co się nazywa litością. A litość jest słodka. No litość jest słodka. Jak się otoczysz ludzi, którzy nad tobą litują, zrobisz sobie z siebie życiowego pierdolę. Oni cię będą karmić, będą cię poić, będą cię smyrać. Rozumiesz, o co chodzi? I ty będziesz szczęśliwy. I oni też. Wiesz, dlaczego oni będą szczęśliwi? Bo ty zrobisz wszystko za te smyranie. Wszystko zrobisz dla nich. Wszystko. Za te jedzenie, za te picie, za te smyranie. W ogóle za nimi pójdziesz. Ale do głowy ci nie przyjdzie, że mógłbyś żyć samodzielnie. Samodzielnie. Mentalnie samodzielnie. Tu nie chodzi samodzielnie poza ludzi, tylko mentalnie samodzielnie. Że mógłbyś kochać niezależnie od tego, czy coś ci dadzą, czy nie. Niezależnie. W ogóle wiecie, że
Jest coś tego jak niezależna miłość? Się kocha niezależnie? Ale to trzeba mieć opinię na swój temat bardzo wysokiego rzędu. I wtedy marzenie twoje jest dla ciebie czymś realnym, wielkim. Wow, to żaden problem. Tak, będzie trudno, wiadomo, tak? Ale zrobimy. Co to znaczy zrobimy? Z kim zrobimy? Ja z moją wartością. Ja i moja wartość zrobimy. Ja i moja wartość zrealizujemy ten projekt. Rozumiesz? Ja i moja wartość. Czyli wiara w siebie. Tak. Twój obraz własny. Człowiek dowartościowany nie kupi kierunku. Człowiek dowartościowany nigdy nie kupi kierunku. On nie ma chaosu. Człowiek niedowartościowany ma chaos. Bo chaos jest przyporządkowany temu, że człowiek jest niedowartościowany. Ciągle czeka, żeby ktoś go dowartościował. Rozumiesz? Nie realizuje swoich marzeń, bo potrzebuje potwierdzenia. Jesteś dobry. Jesteś namaszczony. Bóg jest z tobą. Widzę twoje namaszczenie. Widzę dary, które masz. O, Pan mi powiedział, że w ogóle możesz to zrobić. Pan mi powiedział. Mam słowo od Pana. Jesteś w ogóle królem swojego życia. I on się odpala wtedy, leci, ale to jest krótki bieg. Pobiegnie. Czemu? Trzeba znowu stymulację załączyć. Trzeba za nim pobiec i znowu powiedzieć, jesteś super, rewelacyjny, do przodu, ty panie, mistrzu, synu Boży, ruszaj. Rozumiesz? To nie jest zamysł pański. On wziął tą garstkę ludzi, których miał. Rozumiecie? I powiedział tak. Gdy odejdę, stąpi na was Duch Święty. Nie zostawię was sierotami. Nie powiedzieć. I poszedł. I oni siedzieli i zastanawiali, co będzie teraz. Piotr był najlepszy, mówi, Demowicz ryby. Od razu jest miks, rozumiesz? Wraca w ogóle do starego. Mówi, Demowicz, to się nie uda. Nie, to się nie uda na pewno w ogóle. I Demowicz. Tak? Rozłażą się. Wiecie, o co chodzi. Jeszcze rozlegli w życie. Bo nie wiedzieli, o co chodzi. Oni się spodziewali jakiegoś mentora zewnętrznego. Co? A mówi, przyjdzie do was Duch Prawdy. I tłumaczę, jak cię lecił na więcej. On przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. On będzie z wami po wszystkie dni. A oni nie wiedzieli, co to będzie ten Duch Prawdy. Co to będzie? Oni nie rozumieli, że to miało wejść w nich i z nich uczynić osoby niezależne. Mające bardzo wysokie mniemanie na swój temat. Dlatego jak teraz tłumaczyli Biblię, ja kocham te wypowiedzi Pawła. Cytowałem wam ostatnio w ogóle, jak on mówi w ogóle. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg będzie sądził sprawy ludzi, a ja będę odbierał swoje nagrody. Takie są oryginalne tłumaczenia. Paweł w ogóle był absolutnie przekonany. Paweł miał wysokie poczucie. Miał zachwianie, ja widziałem. Się czyta, to widać, jak on ma tam, jak on rośnie do tego. Bo ma też jazdę. A potem staje w konkretnym miejscu, już jest konkretny gość. O, to tam widać ten rozwój. Tak. I dwie rzeczy jeszcze. Thomas Edison powiedział, geniusz to 1% inspiracji i 90% potu. Pierwszy list do Koryntian 15:10. Daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Ja na poziomie fundamentów mówię o tym, łaska pracująca. Marzenie wymaga wkładu pracy. Jeżeli ty chcesz realizować swoje marzenia, to musisz rozumieć, że będziesz ciężko pracował. Ciężko pracował. A Duch Święty będzie cię w tym wspierał.
nie będzie wykonywał pracy za ciebie, ale cię wspierał. Dawał ci siłę, mądrość, umiejętności, ale to ty będziesz pracował. Trzeba chcieć to zrozumieć. Że to jest praca. I ostatnia rzecz. Ostatnia, nie, przedostatnia. Seneca Starszy, filozof, strateg, mentor, powiedział taką rzecz. To nie nasze życie jest za krótkie. To my czynimy je krótkim, zajmując się sprawami niepotrzebnymi. Drugi list do Tesalonicza 3:11. Niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami, mówi Paweł. Niepotrzebne. To znaczy niepotrzebne zainteresowania, niepotrzebne znajomości, niepotrzebne działania, niepotrzebne rozważania. To są rzeczy niepotrzebne. Niepotrzebne. Powodują one, że nasze marzenia zaczynają się dusić z braku miejsca. Ludzie się zajmują masą niepotrzebnych rzeczy, wchodzą w niepotrzebne kontakty, zajmują się niepotrzebnie różnymi ludźmi wielokrotnie, wchodzą w niepotrzebne służby, w niepotrzebne toki myślowe. Rozumiecie? Niepotrzebne. Zamiast co robić? Realizować swoje marzenia. Jeżeli masz czas, oprócz realizowania swojego marzenia na inne rzeczy, rób wszystko. Ale jeżeli nie masz czasu, to nie zajmuj się niepotrzebnymi rzeczami, odkładając marzenie na później. To jest okradanie przez diabła. Tak. Te niepotrzebne sprawy otwierają życie człowieka na chaos i zamieszanie. Zobaczcie, co tutaj jest napisane. Niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Następuje nieporządek. Kiedy zajmujesz się rzeczami niepotrzebnymi, następuje nieporządek. Czyli chaos i zamieszanie. Chaos i zamieszanie. Ludzie się wtrącają w cudze sprawy. Ja mówię, po co to się wtrącać w różne cudze sprawy? Ktoś sobie przychodzi, a co tam myślisz o tej sprawie? A przecież to nie jest twoja sprawa. Ale tak jestem ciekawy, co ci mówi pan. Ale pan do mnie nie mówi o cudzych sprawach. Dlaczego uważasz, że pan do mnie mówi o cudzych sprawach? Przecież pan nie jest plociuch. No błagam cię. Powodują też te rzeczy nieodwracalne straty czasu. A to czas jest miejscem rozwoju marzeń. W ogóle ty wiesz, że jak się zajmujesz niepotrzebnie czymś, to nie masz czasu. Czasu nie masz na różne rzeczy ważne. Na realizację marzeń. I teraz ostatnia rzecz. Donald Trump, wiecie kim jest. Biznesmen, polityk, prezydent. Skoro i tak myślisz, powiedział, myśl odważnie. Piąta Księga Mojżeszowa 31:23. Jahwe rzekł, bądź odważny, a ja będę z tobą. Jahwe rzekł, bądź odważny, a ja będę z tobą. Jak uczę fundamentów, to mówię do ludzi tak, Bóg porusza się tylko z ludźmi odważnymi. Bóg nie może się poruszać z kimś, kto jest nieodważny. Odwaga to jest działanie pomimo strachu. To nie jest brak lęku. Nie, absolutnie. Poruszanie się pomimo strachu. Bóg działa tylko z odważnymi. Tylko i wyłącznie. Tylko z ludźmi, którzy mówią tak. Boże, trzęsę się cały. Wszystko we mnie lata. Ale i tak to pójdę i zrobię. I tak to pójdę i zrobię. Cały latam, Panie Boże. A wielu chrześcijan gromi diabła, precz szatanie, precz duchu lęku, precz... Ja mówię, ty, a weź idź z duchem lęku tam to zrób, no. Tyle ty czasu tracisz na wyganianie ducha lęku, człowieku. W ogóle w lęku wyganiasz ducha lęku, schodzi ci się na tym pół życia. A ja mam taki pomysł, a weź idź tam z duchem lęku. Jak to z duchem lęku? Ja mówię, normalnie, idź z duchem lęku, odważnie. Pamiętasz, że odważnie, to znaczy z demonem lęku pod pachą. Tak się idzie odważnie. Wiesz o co chodzi? Idziesz do przodu z demonem lęku pod ręką. To jest odważny chrześcijanin.
To jest odważny chrześcijanin. A ten, który jest nieodważny, to mówi: precz, szatanie, precz, precz, precz. Minęło 5 lat. Precz, precz, precz. A to ci przeszkadza lęk. Chyba, że ty masz naprawdę ciężkie fobie. Jak masz ciężkie fobie, przyjdzie ci pomogę na terapii. Ale normalny taki klasyczny lęk, w ogóle w czym masz problem z tym lękiem? Nie rozumiem. Popił cię kiedyś lęk? Popił cię? Ugryzł? Nie? Nigdy was lęk nie... Rąk wam nie wykręcał? Nigdy? Bo lęk jest nieszkodliwy. Bo jest wytworem ludzkiej wyobraźni. Demon, który nazywamy demonem, którego nazywamy demonem lęku, ja w ogóle nie wiem, czy on się tak nazywa. Ja go tak nazywam, bo jak go nazwać mam? Heniek z poczty i temu powiem. Demon lęku, no bo lęk jest zjawia się w czasie, kiedy jest lęk. Natomiast rzeczywiście, ja nie wiem, czy to są zabyty w ogóle. Natomiast wiem jedno, że są cienkie, chrutkie, słabe. Stąd pojęcie biblijne odwagi. Działanie mimo lęku, działanie mimo lęku. Zrobię to mimo lęku. A to tu lęk w ogóle. To jest z tego samego w ogóle, tego jak się mówi, on mnie zranił. No jak cię, majem, nożem, czym, siekierą. Nie no, była niemiła dla mnie. I mnie zraniła. Wiesz co? Musisz odważnie marzyć i odważnie wprowadzać marzenie w życie, bo tylko wtedy zamanifestuje się ta moc Boża. Masz marzenie, wprowadzaj w życie te marzenie. W ogóle masz odważnie, na luzie. Ty tu się boisz marzyć? A jak już masz marzenie, wprowadź tę drugą, którą tutaj uczę. A to ci zależy. A ja cały drżę. Ludzie, ja też cały drżę czasami. Nie wiem, z jakich powodów to jest. Czy to z zimna, czy z czego. Rozumiecie? Ale znam swoje życie. Ja wiem, jak często byłem pełen lęku. Ja wiem, czym są lęki organiczne, że je się czuję w różnych częściach ciała, rozumiecie? Ja wiem, jak lęk potrafi człowieka opanowywać. Ja wiem, jak potrafi paraliżować mu mięśnie. Tylko wiecie, co wam powiem? Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żebym z tym przegrał. W najcięższych sytuacjach mojego życia, kiedy byłem sparaliżowany lękiem, mówię, zaraz, Panie Boże, przecież to jest jakaś pieprzona iluzja. Wyciskam 150 kg na klatkę piersiową, a nie jestem w stanie się ruszyć z miejsca? Co ze mną jest? To jakaś fikcja literacka jest, mówię. No wstawaj, Zerowski. I wstałem. Mówię, działaj, rób tam. Idź w tą stronę, na co masz iść. Dzwoń do kogo trzeba, mów do kogo trzeba, iść na spotkanie z kim trzeba, idź to zrób. I wiecie co? Gdzieś lęk po drodze pozostał sam. Odpadł. Rozszedł się ze mną. Nie chciał dłużej ze mną żyć. Czasem jeszcze wpadał. Rozumiesz, o co chodzi? Niby po starej znajomości. A potem coraz rzadziej chyba się obraził. Bo odwaga to jest coś, co jest działaniem pomimo lęku. Rozumiesz? Odważni zdobywają ten świat. Odważni ludzie. Odważni. 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 Którzy robią rzeczy nawet takie, przez które popadną w śmieszność. Rozumiecie, o co chodzi? Jakieś odrzucenie społeczne. A nawet odniosą porażkę. Pozorną. Bo jeżeli odważnie idziesz do przodu i nawet ci się potknie noga w realizacji twoich marzeń, to i tak to jest lepsze, niż jak będziesz siedział na tyłku i czekał, aż cię lęk puści, bo ci nigdy nie puści. On cię nigdy nie pójdzie, on się tylko z tobą zrośnie i koniec. I potem przyjdą jakieś dziwaczne w ogóle następstwa jego. Rozumiecie? Porozważajcie te rzeczy. Przedstawiłem wam specjalnie też poglądy ludzi różnych. Narodzonych z Bożego Ducha, ludzi, którzy nie są narodzeni z Bożego Ducha, ale wszystkich łączą te same standardy myślowe, o których mówi Bóg. Zauważyliście to? Co jeszcze łączy tych wszystkich ludzi? Sukces. Każdy z nich go odniósł. Odnieśli go nasi bracia w Chrystusie i ci, którzy są synami diabła, wyznającymi boskie zasady.